Dzisiaj będę znowu we Francji i będę dzisiaj opowiadać o Ludwiku XI, czyli cofniemy się troszeczkę w kierunku średniowiecza. I muszę z Was z góry uprzedzić, że Ludwik XI to kreatura taka dosyć średnia i będą tam treści, które będą zahaczały tematy wrażliwe, a konkretnie o przemoc wobec dzieci, także przemoc seksualną. Zatem, jeżeli dla was jest temat trudny, to po prostu nie słuchajcie tego podcastu, żeby się nie trigerować niepotrzebnie. Zatem muszę was uprzedzić także, że ponieważ będę zahaczać o te właśnie tematy, a YouTube jest na nie bardzo wrażliwy, to będę musiała unikać słowa na p, które określa takie czyny, ponieważ algorytm tego słowa nie lubi. I no i do rzeczy. Dzisiaj będzie o Ludwiku XI, a tak naprawdę o tym, jakim był mężczyzną wobec kobiet, bo tym się tutaj zwykle zajmuje. A był postacią bardzo dziwną i trudną, i chyba nie da się go lubić, tak mi się wydaje. Nie wiemy nic o wczesnym dzieciństwie Ludwika XI, więc będziemy musieli przeskoczyć od razu do takiego epizodu, kiedy był nastolatkiem. Ale, no, żeby dla porządku tutaj podać, urodził się w 1423 roku. Był królem Francji od 1461, do tego dojdę w toku opowieści. Był synem Karola VII z dynastii Walezjuszów i Marii Andegoweńskiej. Los, który będę opowiadać, los Ludwika XI, zaczniemy w momencie, kiedy ma lat 14 i od dwóch lat jest już żonaty od, z Małgorzatą Szkocką, córką króla Szkocji. I Małgorzata Szkocka ma lat 10 i to będzie ważne dla tej opowieści. Nasz król delfin Francji przyszły Ludwik XI ma lat 14 i pewnej pięknej czerwcowej nocy 1437 roku miasteczko Châtelondon zostało po cichu okrążone przez jego osobliwą armię, no, armię dowodzoną przez 14-letniego gówniarza. Gówniarza Delfina Francji, przyszłego Ludwika XI, który nie mówiąc nic o ojcu, z którym miał od zawsze konflikt i którego nie znosił, być może z wzajemnością, to znaczy, no nie wiem, jak ja bym urodziła takiego gnojka, to pewnie też bym go nie znosiła, postanowił tenże dzieciak wypędzić z miasta chroniący się tam garnizon angielski, no bo takie tam się y, armie przewalały przez y, Francję. Kiedy się rozwidniło, młodzieniec wdrapał się na stos kamieni i zawołał, poddajcie się. Nieprzyjaciele, wodzowie angielscy wyjrzeli z blanków i dosyć się zdziwili, widząc dzieciaka dowodzącego armią francuską. Zastanawiam się, jaki był, że tak mówią, łańcuch dowodzenia, że armia francuska na rozkaz tego nastolatka po prostu musiała się zebrać i robić, co on każe. No ale cóż, no wywiązały się walki uliczne, podczas których ponad 500 Anglików yy, legło z rozprutymi brzuchami pod błękitnym niebem Francji. Garnizon angielski skapitulował, a delfin napełnił się dumą po sam czubek swojej tępej głowy. Zaprosił oficerów na ucztę wydaną w ogrodzie zamkowym, a przy deserze wstał z miejsca i krzyknął: A teraz, przyjaciele, mam dla was niespodziankę. Powiedział. I jeszcze raz wracam do tego tematu. To jest dzieciak, 14-letni. Ja wiem, że to były inne czasy, żeby była jasność, ale mimo wszystko widzicie 14-letniego chłopca. Prawdopodobnie, no wiecie, no może to był duży, żywy wyrostek, ale nadal wyrostek, który robi coś takiego. Po jego słowach wprowadzono otoczonych strażon pozostałych przy życiu Anglików. Ludwik skinął na stojących na uboczu pięciu olbrzymich wojskowych uzbrojonych w maczugi i poprosił, by zechcieli zmasakrować więźniów. Było to takie urozmaicenie przyjęcia, rozumiecie? To się bardzo na początku podobało, cóż, no ale potem zainteresowanie trochę zmalało, bo Anglików, którzy pozostali przy życiu, było zbyt wielu. A tym katom najwyraźniej, prostaczkom zabrakło wyobraźni, niezbyt dobrze improwizowali i powtarzali w kółko te same czynności. Trochę nudno i głupio, bo maczugi tam upały czaszki, mózg tryskał, krew się lała w kółko to samo ileż można, prawda? No takie ten jednak jak na nudnej sztuce teatralnej. No i większość biesiadników już ociężały z przejedzenia, posnęła nie czekając na koniec tej atrakcyjnej rzezi. No a Delfin, kiedy został ubity ostatni jeniec, przypominam, 14-latek, porzucił towarzystwo, skoczył na koń i pobędził do zamku, gdzie był jego ojciec, król Karol VII, jego matka, królowa Marianne de Gawańska i jego młodziutka, dziesięcioletnia wówczas żona, Małgorzata Szkocka, którą poślubił przed no, niespełna dwoma laty. Dziewczynkę wcześniej widział tylko przez kilka chwil podczas uroczystości ślubnych, i zapragnął ją nagle uczynić swoją prawowitą żoną. Zapewne możecie się domyślać, że uczynienie kogoś prawowitą żoną oznaczało cóż, skonsumowanie małżeństwa. Mówimy tu jednakowoż o dziesięciolatce i bardzo brutalnym 14-latku. Zatem e, gówniarz zostawił ojca i ministrów, którym teraz udowodnił po tym e, cichaczem rozwalonym garnizonie angielskim, że jest prawdziwym mężczyzną. Wziął małżonkę za rączkę i zaciągnął do komnaty. I teraz będzie ten fragment, który nie będę opisywać, choć e, jest on opisany przez szkockiego duchownego. Związanego z dworem żony Ludwika XI, bo wiemy, że konsumowanie małżeństwa z dziesięcioletnim dzieckiem nastręczyło Ludwikowi kłopotu i ogromnych wysiłków. Możemy się tylko domyślać z jakich powodów, ale się udało. Udało się na tyle, że dziecko musiało następny dzień zostać w łóżku, a Ludwik XI przez cały kolejny tydzień oddawał się swoim praktykom z małżonką dziesięcioletnią, które tak te praktyki ja to mówię bardzo eufemistycznie, bo ja nie chcę o tym mówić tak wyczerpały tą dziewczynkę i nadworężyły jej zdrowie, że no, pisano o tym w kronikach. Szkocki, właśnie ten duchowny, związany z dworem Małgorzaty, napisał w kronicę. Dojrzałymi w łóżku całkiem w onych latach się stali, i tak tedy koło grodu Gien nad Loarą małżeństwo ich w imię Jezusa Chrystusa w pełni skonsumowane zostało. Musimy współczuć Małgorzacie, być może na, w następstwie tych wydarzeń ona nigdy już nie urodzi dzieci. Nie wiemy tego, czy to miało z tym jakiś związek, ale mogło mieć. W każdym razie Ludwik po tygodniu zostawił to biedne dziecko w spokoju no i ruszył wieść swoje inne boje. Małgorzata szczęśliwie nieczęsto już widywała potem swojego małżonka, bo rozochocony zwycięstwem nad Anglikami 14-letni delfin stanął na czele rewolty skierowanej przeciwko własnemu ojcu Wdawał się w awantury nieustannie i trzymało go to z dala od dworu, na którym była jego żona wraz z jego rodzicami. Cóż, kiedy, no, co prawda, w 1443 roku pojedna się ze swoim ojcem na chwilę, no to Małgorzata, jego żona, ma już lat 16, spędza noce na układaniu wierszy, jest podobno melancholina, marzycielska. Jak wtedy mówiono na ludzi prawdopodobnie ogarniętych depresją. No, nasz młody Delfin nie miał takiego zacięcia do literatury pięknej, i fakt, że jego małżonka pisała wiersze, wprawiał go w zły humor. Był podejrzliwy, zazdrosny. Myślał, że małgorzata szkocka jego żona, młodziutka. Zaślepiła rozum zgubną namiętnością do poezji i go zdradza całymi dniami. Więc ją nakazał śledzić swojemu szambelanowi, który był ograniczonym, złośliwym osobnikiem, nazywał się Jamet. Czy jak go się tam czytało, to naprawdę nie ma większego znaczenia. No, i tenże szambelan zaszedł pewnego razu do komnaty z Małgorzaty Szkockiej w porze, kiedy odbywał się tam wieczorek poetycki. Tam kilka dam siedziało przy kominku, paplali, paplały sobie tam niewinnie o znaczeniu jakiegoś pięknego słownictwa. W półmroku jednak szambelan dostrzegł, że Małgorzata leży wyciągnięta na łóżku i że jacyś jej faworyci ją obciskują, otaczają ją względami. No, krzyknął, że to nieprzystojne, że o tej porze pochodnie są jeszcze niezapalone. Po czym wyszedł z komnaty i popędził powiadomić Ludwika XI, no Delfina jeszcze, jeszcze nie Ludwika XI o tym, co zobaczył. A że Ludwik XI miał bujną wyobraźnię, to poczuł się natychmiast oszukany i zaczął od tej pory robić żonie jeszcze większe piekło w domu. Zwykły oczywiście wyrzucać, że wciąż nie mają dzieci. I huczał, że zna jej praktyki, że żąda, by ich zaprzestała, ponieważ tenże Szambelan oskarżył Małgorzatę Szkocką, że, uwaga, jada zielone jabłka i pija ocet, by nie zajść w ciążę. Taka interesujący fakt dla osób, które, no nie wiem, wczoraj się urodziły. Ani ocet, ani jabłka nie wpływają w żaden sposób na zajście w ciążę. Jednakowoż bycie młodziutką nastolatką... Która doświadczyła przemocy, może na pewno wpływać na cykl miesiączkowy, no ewentualnie na jakieś choroby, które przeniósł jej małżonek. W każdym razie, Małgorzata popadła w depresję, która była ciągle szkalowana, podejrzewana, lżona, no i co tu dużo mówić, gwałcona. I w 1444 roku, mając lat 17. Bardzo się przeziębiła i za nie mogła, była słabiutka, ale oświadczyła, że serce ma przepełnione radością, gdyż jej jedynym pragnieniem jest jak najszybciej umrzeć. Los księżniczek nie był godny pozazdroszczenia, jako że były, cóż, no takim mięsem do yy, u sojuszy politycznych. Przy czym jeszcze tylko taka, taka wzmianka, że to Małgorzata Szkocka nie była jedyną Małgorzatą szkocką, bo wcześniej we wcześniejszym średniowieczu była święta Małgorzata Szkocka, ale to nie o tej mówimy. Nie zapisała się ona w żaden dramatyczny sposób w historii, ponieważ nie miała na to czasu. Pojawiła się na scenie historycznych kronik na chwilę jako ofiara. I również szybko z niej zniknęła, ponieważ wtedy, gdy zachorowała, mając lat między 17 a 20 tak naprawdę, bo tutaj y, jeszcze są różne, różne szczegóły podawane tego roku, w którym ona zachorowała, no to wiemy, że gwałtownie zasłabła, że cieszyła się, że wkrótce umrze i niedługo później była już w agonii. Wyszeptała, podobno umierając, że pogardza życiem i wyzionęła ducha. Ludwik XI nie płakał po żonie, powiedział, że umarła z nadmiaru poezji. Wyszedł z komnaty z martwą małżonką, nie okazując najmniejszego żalu i żeby nie uczestniczyć w jej pogrzebie, wyruszył natychmiast w podróż. I tak znika ze sceny osoba, która chyba nawet nie ma strony w Wikipedii polskiej, w przeciwieństwie do tej poprzedniej Małgorzaty Szkockiej, no jej żywot był naprawdę ponury. W 1447 roku, bądź tuż po śmierci małżonki, bądź parę lat po śmierci małżonki, w zależności od tego, którym źródłom wierzyć, nasz Delfin, którego drażni ojciec, postanawia go znowu obalić i zająć jego miejsce na tronie. Jest jednak nadal krewkim gówniarzem, który nie umie trzymać tajemnicy, więc jego ojciec Karol VII szybko się dowiaduje o spisku, wezwa, wzywa syna do, tak powiem, na dywanik i ogranicza się jedynie do zasłania go na cztery miesiące do delfinatu. To była taka dawna kraina we Francji, obecnie w Burgundii. Jakby zsyła go do kąta. Ludwik opuszcza dwór, oczywiście sfochowany zarzekając się, że wróci na ten dwór dopiero po śmierci ojca, ale przyjdzie mu na to czekać jeszcze lat 14. Osiada w tym należącym do niego dalfinacie, doskonaląc się w sztuce rządzenia. Faktem jest, że nawet mu to szło, bo rozwinął rolnictwo w tam dosyć biednej prowincji, założył uniwersytet w Walons. Właściwie no nie najgorzej mu szło, siedząc tam na tym zasłaniu. Wkrótce ten delfinat jednak przestał mu dost wystarczać, bo chciał zawładnąć Sabaudią. No i generalnie wpadł na taki pomysł, że żeby to osiągnąć, to musi poślubić odpowiednią księżniczkę. Poślubia, poślubia więc dwunastoletnią wówczas księżniczkę Charlotte. No to znaczy, jakbyśmy po naszemu powiedzieli, Karolinę Sabałcką. Książę Sabaudi rad i pełen dumy z tak wspaniałego związku wśród wszak wysyła córeczkę dwunastoletnią, przypominam, za mąż, za delfina Francji. Zgadza się oczywiście dać rękę córki temu brutalnemu patafianowi i ślub odbywa się 14 lutego 1457 roku, oczywiście bez przyzwolenia panującego króla Francji Karola VII. Ostatecznie oznacza to oczywiście zerwanie stosunków między zbuntowanym synem a ojcem, co nikogo nie powinno dziwić, bo oni się chyba nigdy nie lubili. Cóż, kilka tygodni później Delfin dowiaduje się, że jego tatuś i jego armia maszerują na Delfinat, żeby wreszcie syneczka doprowadzić do porządku. Syneczek jednakowoż miał serce lwa, czyli uciekł. No bo. Stwierdził, że no chyba tatuś ma większe wojsko i ucieka pod opiekę księcia Burgundii, Filipa, gdzie pozostanie przez 4 lata. I będzie czekała aż ojciec umrze. Jak sami widzicie, co prawda dużo odwrzeszczał ten koleś i wyrządzał wiele krzywd kobietom. Jednakowoż chyba za bardzo pomysłu na to odebranie władzy ojcu nie miał, bo w końcu musiał doczekać, aż jego tatuś umrze z śmiercią naturalną. No i w końcu się doczekał. W czerwcu 1460 roku poinformowano Ludwika już 11. że Karol VII jest obłożnie chory, co natchnęło oczywiście synka nadzieją, że stary kopnie w kalendarz. No i co, oczywiście w no, 14, 1461 roku w lipcu, rok po, ciężkich, po rozpoczęciu tej ciężkiej choroby, król Francji Karol VII umiera, a delfin wyrusza na koronację. Ludwik XI w otoczeniu 14 tysięcy jeźdźców uroczyście wjechał do Paryża. Na jego cześć przygotowano wspaniałą fetę. W bramie Sandyni, przez którą Ludwik miał wkraczać do miasta, zamontowali wielk, wielki statek, podobny do tego, jaki widniał w Herbie Rodu e, Królewskiego. I kiedy król wjechał w bramę, tłum ujrzał, jak dwa aniołki, niczym pajączki uwiązane z kącia nici, spuszczają się ze statku i kładą monarsze korony na głowę. No, trzeba przyznać, że mieli rozmach. W fontannie pobliskiej ciek wino ciekło zamiast wody, a trzy piękne, roześmiane dziewczyny nago, e, upozowane na Syreny, ukazywały swoje wdzięki w tej fontannie pełnej wina. Oraz śpiewały. I wszystko musiało być e, czarujące, jak sądzę. Gdybyśmy nie wiedzieli, że Ludwik XI jest takim gnojkiem, to prawdopodobnie uznalibyśmy to nawet za urocze, ale nie. No więc. E, Apetyt nowego króla został zaostrzony. Być może na widok trzech nagich kobiet w fontannie pełnej wina, bo tego samego wieczoru, kiedy całe miasto śpiewało na cześć nowego króla, ale tanczyło na ulicach, Ludwik XI wyszedł z pałacu do jakiegoś podejrzanego domostwa w podłej dzielnicy, by całą noc spędzić z prostytutkami. Ludwik XI jednak nie zabawi długo w Paryżu. Wyjedzie do Tureni, którą bardzo lubił. Zabierze ze sobą Karolinę, swoją żonę, która, no, nie miała do powiedzenia. Zapytała jednakowoż męża, gdzie będą mieszkać, gdy już byli w drodze. A on jej odpowiedział, że ty będziesz mieszkać w Amboise, a ja w Plessis Tour, czyli w dwóch różnych zamkach. No, żona się pyta, no, kiedyż cię będę widywać. No więc. Na to Ludwik XI odpowiedział małżonce, że od czasu do czasu, kiedy natura domagać się będzie twojej obecności. Czyli wiecie, ona będzie taką, no nazwijmy to wprost, butikol, osobą tylko do tego, by z nią uprawiać seks, a potem zostawić ją w innym zamku, żeby jej mu nie przeszkadzała. Bo jak wiecie, król był strasznym romantykiem. Król stwierdził, że nie, nie będzie gnuśnić przy babach, nawet przy własnej córce, bo miał już córkę z Karoliną szarlottą, czy jak tam wolicie na nią mówić, ponieważ jechali z tego Paryża razem z kołyską, w której spała pięciomiesięczna Anna Francuska i wtedy też Ludwik XI zapowiedział swojej małżonce, że wkrótce sprowadzi tę, tę dziewczynkę jak troszeczkę podrośnie do siebie, bo chce, by córka królewskiego rodu Francji została wielką królową, a wątpi w to, że będzie mogła taką zostać u boku swojej matki. Na tę myśl gdzie Karolina, Charlotta, czy jak tam chcecie, wybuchnęła płaczem i szlochała bez ustanku, nawet nocą przez pięć dni podróży, bo nie chciała rozstawać się z dzieckiem, plus myśl na, to, na myśl o tym, że ma oddać małą dziewczynkę pod opiekę tego gnoja, prawdopodobnie nie napawała jej radością. Ówczesny historyk powiadał, że Zmartwienia królowej tak wielką zadrą w jej sercu utkwiły, iż podczas snu pojękiwała czasem żałośnie, a ślozy cięgiem z ucz jej się lały. Musimy współczuć kolejnej żonie Ludwika, no ale chwilowo jeszcze ona i jej córka zostają z dala od tego uroczego Ludwika XI. Swoją drogą Karolina urodzi mu ośmioro dzieci, ale wiek niemowlęcy przeżyje tylko troje. Młoda królowa Karolina Sabałcka będzie wiodła odtąd dosyć smętny tryb życia. Król będzie ją trzymał w tym zamku Amboise, prowadzącą skromny dom, źle ubraną, jak byle panienka mówiono. Pozostawił ją tam z niewielkim dworem, by spędzała czas na modlitwach, a sam wędrował i hulał gdzie indziej. Ludwik XI był znany z tego, że najbardziej go bawiły swawolne historyjki, najlepiej żeby były o ladacznicach. Im weselsze historyjki o ladacznicach ktoś opowiadał, tym był milej widziany u tego wyrafinowanego króla. Przechodził też często od słów do czynów. Często miał naganiaczy, którzy zgarniali kobiety z ulic, je, sprowadzali je regularnie na dwór. Miał mnóstwo jednorazowych kochanek. I jest też taka opowieść o tym, jak w Pikardii zaczepiła go na ulicy jakaś zapłakana kobieta, która mu się rzuciła do stóp, skarżąc się, że żołnierze Ludwika XI zabili jej męża. Król e, Ludwik XI zerknął na tę zapłakaną kobietę, wdowę i tyle wdzięku ujrzał na jej licu, że był tym olśniony. Podniósł ją i rozkazał, by pociągnęła z, jakby za nimi, za dworem, zapewniając, że ukarze winnych śmierci jej męża. I wrócił do Paryża, zabierając ją za sobą. I teraz spolszczymy jej, e, na jej ksywkę, która... E, Wygląda, brzmiała tak, że mi jest trudno to wymówić, ale pisze się Gigon, więc nazwijmy ją Gigonką. No więc obsypał tę swoją wdowią kochankę podarunkami. Także o poniesionej stracie zapomniała. Czy zapomniała? Nie wiem, ale być może królowi się po prostu. Nie odmawia jednakowoż, jak się pewnie domyślacie, na, na dworze długo miejsca nie zagrzała, bo pan Ludwik XI szybko zmieniał obiekty westchnień. Bo zanim ona zagrzała tam miejsca, to król już zdążył napotkać inną. Pewnego dnia Ludwik XI zamówił u złotnika wysadzany kamieniami na szyjnik przeznaczony dla swojej ukochanej gigonki. Kiedy klejnot był już gotowy, żona jubilera zaniosła go do pałacu. A król spotkał też żonę jubilara przypadkiem w jakimś korytarzu i tak bardzo mu się spodobała, że miłość do wdowy po żołnierzu zamordowanym przez jego armię szybko wyparowała. Pani nazywała się Pasefiją i kiedy przyszła do gabinetu Ludwika XI, ten beżol grudek rzekł jej, że je się odwzajemni jego uczucia, czyli jeśli rozłoży przed nim nogi, w ciągu roku zarobił u niego więcej niż przez całe życie w kramie swojego męża. Pani Pasyfion e, lubiła pieniążki albo po prostu, nie wiem, spotkała się też z jakąś groźbą, o której nie wiemy. E, no i dała się skusić. Targu dobito. Król zdawał się chwilowo w srodze zakochany w żonie jubilera, e, ale pani Pasyfion. E, Najwyraźniej miała więcej rozumu niż król, bo choć była niskiego urodzenia i raziło ją straszliwie grubiaństwo króla, to gdy poczuła się pewniej w siodle, zapragnęła, jak pisano, większego wyrafinowania w igraszkach i żądała, by jej kochanek stał się czystszy niż to było w jego zwyczaju. Co, co nam daje do myślenia, że Koleś był nie tylko brutalem, gwałcicielem, dziwkarzem, i dopiszcie sobie mnóstwo epitetów, ale także był brudasem. Więc kiedy pewnego dnia król złożył jej wizytę w dosyć obrzydliwym odzieniu i brudnej bieliźnie, rzekła mu... Kiedy serce swe królowi Francji oddałam, sądziłam, że w tym związku znajdę wszelkie uroki, jakich tylko najpiękniejszy dwór w Europie dostarczyć jest zdolny. Tymczasem, kiedy pragnę dać się ponieść porywom czułej namiętności, ze smutkiem wdycham zapach tłuszczu tam, gdzie woń ambry i piżma czuć powinnam. Um, Ambre i piszma. Znaczy, podejrzewam, że nie mył jajec. Tak to nazwijmy. Doprawdy, gdyby jakiś mój czeladnik stawił się przede mną w stanie, w jakim was widzę, precz by mu iść kazała. Cóż sobie myślą obcy ministrowie, widząc, w jaki sposób dbacie o majestat waszego stanu? Jakież drwiny mogli sobie z was stroić Hiszpanie, kiedy po spotkaniu z królem Kastylii zobaczyli wasz kapelusz wyblakły ze starości, a na nim miastcennego diamentu ołowianą figurynkę Matki Boskiej? Nowy dyktum król yy, podobno nawet nie okazał całej swej urazy tylko zaczął się myć. Należy uznać, że żona jubilera po kilkudziesięciu latach życia króla Ludwika XI wreszcie nauczyła go, by nie łaził z brudnym fiutem. No i poza tą gigonką i paną Pasy, panią pasefią Ludwik XI miał oczywiście znacznie więcej panienek. Nazwiska niektórych się zachowały do naszych czasów, w większej ilości jednak zupełnie nie. No, ale wszystkie te damy to były przelotne, znajome, żadna z nich nie została jednak nigdy oficjalną faworytą. I przyczyną tego może być to, że Ludwik XI nie znosił Agnes Sorel, Agnieszki Sorel, o której mam podcast, która była u boku jego ojca, więc nie pozwolił żadnej faworycie zadomowić się na dworze. Co prawda. Miał jedną kochankę, Małgorzatę, którą chyba pokochał, z którą miał dwie córki. Jedną z tych córek Joanny nawet uznał jako swoją oficjalną córkę, która zresztą wychowywała się z y, synem Ludwika XI, i ten syn Ludwika XI, późniejszy Karol VIII, nawet nazywał tę Joannę swoją siostrą. No więc Małgorzata. Y, ta właśnie z którą miał Ludwik XI dwie nieślubne córki. Ujęła Ludwika podobno niezwykłą urodą nóg. Pewnego ranka stanęła królowi na drodze i udając, że zgrubiła podwiązkę, zakasała spódnicę, by poprawić wstążeczkę. Odkryty tym sposobem kawałek uda miał kształty tak doskonałe, że Ludwik XI zaciekawiony zapragnął zobaczyć coś więcej poza tą nogą. Zatem możemy powiedzieć, że Małgorzata wkroczyła w życie króla Ludwika XI prawdopodobnie z własnej woli i wyrachowania, i została kochanką monarchy. A ich związek trwał dwa lata, co jak na króla Ludwika XI to strasznie długo. I prawdopodobnie to był jedyny raz w życiu, kiedy Ludwik XI był w ogóle autentycznie zakochany, a nie tylko korzystał z kobiet jak z. No, wiecie, nie? Więc kiedy kiedyś zamkowy astrolog przepowiedział rychłą śmierć pięknej małgorzaty, kochanki Ludwika XI, a po tygodniu młoda kobieta zapadła na jakąś nieznaną chorobę, to Ludwik XI rozkazał, by astrolog natychmiast został wyrzucony przez okno, bo jak wiemy, jest to niezawodna metoda leczenia wszystkich chorób. No i kiedy biedaka wiedli na śmierć, to kiedy znalazł się przed królem, to król. Zapytał tego astrologa: Ty, co tak łatwo wyrokujesz o losach innych, zechciej mi powiedzieć, jaki los tobie przypadnie w udziale i ile życia ci jeszcze zostało. No i e, astrolog był sprytny, bo powiedział: Umrę trzy dni przed wami. Co król najwyraźniej był wystarczająco łatwowierny, by stwierdzić, że astrologa trzyma, trzyma, trzeba trzymać przy życiu tak długo jak się da. Więc wróżbicie od tej pory niczego nie brakowało. I Ludwik XI był także idiotą. Zamiłowanie króla do rozkoszy szybko stało się wszystkim znane. Ale ponieważ nie trzymał on na dworze żadnych oficjalnych faworyt, nawet jeśli Małgorzata jej dwie córki zawitały na dworze królewskim na dłużej, to nie miały oficjalnych stanowisk, a co za tym idzie, nie szło na nie za dużo pieniędzy. Zatem wszyscy przyjmowali to jako, no wiecie, no co, co ma chłop zrobić, chce to sobie tam posuwa. Co prawda była jedna z kochanek, która była także obiektem większej ilości plotek, nazywała się Peret. I w całym królestwie układano o niej satyryczne piosenki. Mało tego, istnieje taka plotka, nie wiem czy jest to prawda. No, ale trafiłam na taką plotkę, że Paryżanie wyuczyli sroki i ruinne gadające ptaki, których hodowanie w domu było wówczas w Paryżu bardzo modne, wymawiać imię Peret z dodatkiem kilku mało pochlebnych słów. Słyszało się na przykład: Peret pocałuj mnie w dupę. Bardzo to wyrafinowane poczucie humoru, Paryżan. No ale Ludwik XI, któremu doniesiono o tych facecjach, nakazał, by przyniesiono mu wszystkie ptaki, czyli te wszystkie serokie i sójki w klatkach. Spisano miejsca, skąd zwierzę przyniesiono i czego je wyuczono. No i że wszyscy Paryżanie, którzy w dziób taka włożyli takie obelżywe dla peret zdanka, mieli zostać wtrąceni do więzienia i tak się moda skończyła. Czy to jest prawda, nie wiem, bo znalazłam to co prawda w dwóch miejscach, ale nie bardzo wiem, jakie jest tego źródło, ale brzmi spoko, nie? Znaczy, przyjmijmy, że to jest prawda, bo Ludwik XI wygląda na kolesia, który mógł zrobić coś takiego. Oczywiście w kontraście do jednego obrazu króla Ludwika XI, czyli Rozpustnika, Lubieżnika i Idioty, to była też drugi obraz Ludwika XI, mianowicie... Jak to czasami bywa w takich przypadkach, im większy syn tym bardziej ostentacyjnie pobożny. No więc Ludwik XI miał też opinię króla bogobojnego, przesadnie, który leżał w plackiem w kościele i ostentacyjnie obwieszał się świętymi medalikami, nosił na czapce Matkę Boską, jak już wiecie i tak dalej, łączył z rozwiązłością swoje nabożne praktyki. Jednocześnie wydawał rozkazy, by doprowadzano mu niewiasty, które mu się podobają do sypialni, jednocześnie dyspozycje dotyczące pielgrzymek, jakie zamierzał podjąć. No więc Lud miał z Ludwikiem XI dosyć dużo zabawy, jeśli chodzi przynajmniej o prasę plotkarską. Mówię to oczywiście w takiej przenośni, no ale nie tylko Lud, bo możni także książęta się bawili. Tymi ploteczkami książę Orlano, Karol Orlański bardzo lubił, jak mu opowiadano bieżące ploteczki o Ludwiku XI. Nie podejrzewał jednakowoż ten nieszczęsny książę Orleanu że jego żona Maria Kliwiska postępuje z młodzieńcami dokładnie tak samo jak Ludwik XI ze swoimi wszystkimi panienkami. Maria Kliwijska musicie wiedzieć, od księcia Orleanu Karola Orlańskiego była młodsza o 40 lat. Wychowywała się na dworze burgundzkim, który uchodził za najbardziej rozpasany na zachodzie wtedy. Była czarująca, jasnowłosa, drobniutka, lubiła się stroić w przejrzyste suknie, kochała harty, klejnoty, futra i układała czułe wierszyki. Wszyscy zalecali się do niej, ona jednakowoż starała się nikogo nie doprowadzać do rozpaczy i być wszystkim życzliwa. Zinterpretujcie sobie to, jak chcecie. No w każdym razie ku zdumieniu swego starego małżonka urodziła mu córkę. A przynajmniej on myślał, że urodziła mu córkę. Ludwik XI, którego, o którym ploteczki tak bardzo podobały się księciowi Orleanu, podstarzałemu ze swoją młodziutką żoną, oczywiście również się nabijał z, z księcia Orlanu. Kiedy w 1462 roku Maria Kliwijska wydała na świat synka, którego spłodziła prawdopodobnie ze swoim pokojowcem, król Ludwik XI przestał się śmiać ze swego kumpla, ponieważ dziecię to Karol Książę Orlanu bez wahania uznał za swoje. Stało się automatycznie następcą tronu orlańskiego i Ludwik XI wiedział, że przyjdzie mu brać tego Bengarda pod uwagę w kalkulacjach politycznych, a jak na ironię, Ludwikowi XI powierzono rolę ojca chrzestnego tego nieszczęsnego dziecka. Przybył więc do Blua, zrobił parę nieprzyjemnych uwag, uwag, poniósł bękarciątko do chrzcielnicy, a w czasie uroczystości Ludwik XI został doprowadzony do białej gorączki, bo niemowlę obsikało mu rękaw. I mówię o tym dlatego, że Ludwik Orlański, którego nikt jeszcze wówczas nie podejrzewał o to, że jako Ludwik XII będzie władać kiedyś monarchią, zmoczył obficie króla Francji. Ludwik Orlański, czyli ten właśnie Benkart. Ludwik XI zaczął szukać sposobu zneutralizowania swojego chrześniaka, który był dosyć krępujący. Karol Orlański uznał przecież go za swojego syna. Więc Ludwik XI, nie mając jeszcze wtedy Szarlottą syna, uznał, że tego syna potrzebuje. Pojechał więc do tego zamku, gdzie trzymał tę nieszczęsną żonę i czynił co trzeba, by zachować ciągłość dynastii. Kiedy w 1463 roku Szarlotta powiadomiła go, że jest przy nadziei, Ludwik był tak uszczęśliwiony, że aż ją ucałował, co nigdy nie przychodziło mu do głowy, bo jego interesowała inna część ciała Szarlotty. 23 kwietnia 1464 roku, roku rodzi się jednak córka. Na dodatek córka, jak pisano, garbata, pokrzywiona, rachityczna i koślała. Możemy się domyślać, że przyczyną tego stanu była to, że Szereg chorób prawdopodobnie Ludwik XI przenosił na swoją żonę. No i co? Co zrobił w, tym, w tej sytuacji Ludwik XI? Mając tego chrześniaka, Benkarta, ym, orlańskiego księcia i tą niewydarzoną garbatą pokrzywioną córeczkę, postanowił natychmiast zaręczyć swoją małą kaleką córkę z Ludwikiem Orlańskim, myśląc, że wyświadcza mu niedźwiedzią przysługę napisał do domniemanego ojca, no do księcia Orlanu, że powiadamiając go o swoich projektach matrymonialnych, ale oczywiście unikając skrzętnie napisania, że biedna naradzona właśnie Joanna została przez naturę dosyć skrzywdzona. Karol Orlański, który został królewską propozycją połechtany, przyjął ten projekt z entuzjazmem, i zarączyny obojga dzieci odbyły się drogą korespondencyjną już cztery dni później. Podpisano miesiąc później. Kontrakt ślubny Ludwik XI zacierał ręce, bo wiedział, myślał, że ten Ludwik Orlański, czyli ten Bękarci syn księcia Orlanu, nigdy nie doczeka się potomstwa z jego kaleką, córką Joanną Francuską, i dzięki temu wygaśnie ostatni możny ród feudalny którego dobra przypadną, oczywiście, koronie. No, dobrze, był to jakiś plan. No, póki ta Joanna pozostawała dzieckiem i kalectwo było mało widoczne, a Charlotta, żona Ludwika XI, maskowała je długimi sukniami, specjalnymi krojami ubrań. A kiedy dziewczynka skończyła lat 12. A jej małżonek poślubiony w niemowlęctwie, Ludwiczek orlański miał lat 15. No, dokonano odkrycia, że chłopczyka wrobiono. Ludwik Orleński, 15-latek, prawdopodobnie już z haszalającymi hormonami, przeraził się i kiedy nadszedł dzień ślubu, oświadczył wprost, że nie chce mieć tego połamańca za żonę. Znowu Czuję ogromny smutek na myśl o Joannie, którą tak traktowano, no ale cóż. Ojciec Benkarta Ludwiczka już nie żyje, jednak matka popiera swojego syna i powiadamia Ludwika XI o tym, że jej synek no nie jest zbyt chętny, by córkę Ludwika XI poślubić, ponieważ córka Ludwika XI jest niewydarzona. Król Ludwik XI jednak na takie diktum zagroził Marii Kliwijskiej, czyli żonie zmarłego księcia Orleanu i przyszłej teściowej jego córki, że ją odeśle i że jeśli młody książę nadal będzie uparty, to pośle Gnojka do klasztoru. Więc w 1476 roku Ludwik Orleanski. Musiał zdecydować się na małżeństwo z córką Ludwika XI. Przyrzekł sobie jednak solennie, że Joanna Francuska pozostanie czysta jak ta lalia, że się do niej nie zbliży, no bo wiecie, jest garbata. Ludwik XI się o tym dowiedział. Był rozgniewany, przywołał zięcia i nakazał mu skonsumować małżeństwo. Zapędził go do łóżka swojej córki. Rozstawił medyków wokół komnaty i kazał im nasłuchiwać, a potem zdać relację. Czterej świadkowie długie stali ukryci za kotarą, nim usłyszeli westchnienia, i pospieszyli zaraz do króla, który wydawał się usatysfakcjonowany. Ludwik Orlański, młody małżonek. I to jest po prostu wielna, wielka opowieść o przemocy, jakby wiecie, no to jest dramat, no ale ten młody małżonek był mniej ukontentowany i następnym razem, na następnego dnia natychmiast postanowił zetrzeć wspomnienia tej nocy ze swojego umysłu i rzucił się w wir skrajnej rozpusty. Widać, ze swoim teściem miał coś więcej jeszcze wspólnego niż tylko imię. Ściągnął do swojej komnaty wszystkie kobiety, jakie napotkał, czy to z ulicy, czy za mężne damy. I tym związkom, swoją drogą, kościół też coś niecoś zawdzięcza, ponieważ z tych ekscesów erotycznych księcia Orlanu z piękną praczką narodzi się potem pewien kardynał. Ale to jest inna opowieść. No i cóż, po roku Ludwik Orlański mógł się już chlubić, że przepuścił przez swoje łóżko wszystkie kobiety mieszkające na dworze w Ambuas. Oprócz jednej, jedynej, która chciała zostać jego kochanką, a mianowicie drugiej córce Ludwika XI, Annie. Anna Francuska od dawna się kochała w swoim kuzynie i do tego, do tego stopnia, że jak miała 12 lat, to zwierzyła się ojcu, że chce, by ten jej kuzynek Ludwik Orlański stał się jej mężem. To króla zaniepokoiło, bo Anna Francuska była całkowicie, wiecie, Pełnowartościowa, jakbyśmy to brzydko powiedzieli, nie była żadna garbata i kulawa, no więc była przeznaczona na lepsze mariaże niż z jakimś orlańskim bękardem. Co zrobił Ludwik XI, gdy to usłyszał? No, wiedział, że to by mu pokrzyżowało plany, więc postanowił znaleźć męża Annie. Yy. I poślubił ją z 33-letnim Piotrem, doradcą królewskim, który był podobno spokojnym, dobrotliwym, przychylnym człowiekiem. I ślub odbył się w 1473 roku. I choć Ludwik XI robił to z czystej kalkulacji, to zupełnie przez przypadek udało mu się sprawić, że jego jedna z córek, Anna, poślubiła małżonka który starał się być dla niej miły yy, i czuły, i ją szanował. Co się najwyraźniej pierwszy raz w dzisiejszej powieści wydarza. Nadal jednak Anna kochała Ludwika Orlańskiego i kiedy ten ożenił się z jej młodszą siostrzyczką Joanną, nie mogła ukryć swojego smutku. Ludwik XI bał się, że Ludwik Orlański. Otrzymał od papieża unieważnienie małżeństwa, dlatego że nie może odbywać normalnych stosunków z Joanną. Zatem co 6 miesięcy Ludwik XI zmuszał zięcia do wyjazdów do, do jego e, żony, czyli do córki Ludwika XI, tej biedaczki, która urodziła się zdeformowana i nakazywał je, e, temu zięciowi, by, by po prostu z nią współżył. Podobno Joanna uwielbiała swojego męża, a mąż spoglądał na nią z pogardą, jako na chorowitą, małą garbuskę daną mu na żonę. No i to jest kolejna historia wokół Ludwika XI, która sprawia, że widzimy kolejną nieszczęśliwą kobietę. Jednak już w 1479 roku. Ludwik XI nieoczekiwanie zapadł na jakąś nieznaną chorobę. Podobno był w, mówiono, że jest na wpół sparaliżowany i utracił mowę czyli prawdopodobnie miał po prostu wylew. W tym czasie jego starsza córka, poślubiona z doradcą, tym czułym i miłym, nadal e, zapłakiwała się z miłości do Ludwika Orlańskiego, swego kuzyna ale równocześnie to była córka, która była ulubiona przez Ludwika XI. Stała się jej go powiernicą, Ludwik XI podziwiał jej inteligencję i zmysł polityczny i powierzył jej pieczę nad jedynym synem, który mu, którego miał, który przeżył, delfinem Karolem, dziedzicem, którego spłodził już powiedzmy w jesień życia i który miał po, po nim pewnego dnia objąć królestwo. Annie francuskiej córce Ludwika XI, tej ulubionej córce, doniesiono, że grupa zbuntowanych feudałów przygotowuje porwanie jej brata, tego delfina, a na czele spisku stoi nie kto inny jak właśnie człowiek, którego kochała. Konkurent do tronu Ludwik Orlański, jej kuzyn. I Anna musiała przezwyciężyć swoją miłość i podjąć wszelkie niezbędne środki, by udaremnić porwanie brata. A tymczasem Ludwik XI. zdrowiał. Co wzbudziło popłoch w Ludwiku Orlańskim, który zaniechał polityki i znowu pogrążył się w rozpuście, nawiązując ze sławną heterą amnazją romans, której niewierność da mu się potem we znaki bo nie może jej odstąpić nawet na krok. Panienka bowiem, natychmiast jak tylko zostawała spuszczona z oka przez Ludwika Orlańskiego, przywoływała jakiegoś lokaja czy służącego czy przechodnia, żeby z nim spółkować, bo prawdopodobnie najwyraźniej bardzo to lubiła. Zatem Ludwik Orlański zajął się swoją narowistą kochanką, skoro Ludwik XI nie kopnął w kalendarz. Kopnął w kalendarz dopiero w 1483 roku, kiedy jego syn ma, miał 13 lat, Karol VIII i nie mógł jeszcze rządzić, zatem jego siostra, 22-letnia Anna, została regentką. A opowieść o Annie, regentce, to jest już zupełnie inna opowieść. I to tyle, jeśli chodzi o losy kobiet w życiu Ludwika XI. Który według mnie jest jedną z najbardziej dramatycznie paskudnych postaci w historii Francji. Przede wszystkim wszystkie kobiety wokół Ludwika XI, właściwie praktycznie wszystkie, były nieszczęśliwe. Losy też tej chorej Joanny to też jest jeszcze osobna opowieść, bo kiedy jej mąż ostatecznie otrzyma tron, to małżeństwo zostanie kanonicznie unieważnione pod pretekstem rzekomego przymusu, pod którym Ludwik zgodził się na małżeństwo. I Anna zostanie pozbawiona tytułu królewskiego, otrzyma niewielkie księstwo. I Anna wstąpi do klasztoru, nie wyjdzie ponownie za mąż, nie będzie miała dzieci oczywiście w związku z tym. Do końca życia będzie się modlić o swego męża i umrze w 1505 roku. Roku, a papież Benedykt XIV w XVIII wieku ogłosi ją błogosławioną. Zostanie też później kanonizowana już w XX wieku. Wydaje mi się, że Joanna zyskała dużo na tym unieważnieniu małżeństwa. Miała przynajmniej wreszcie święty spokój, dostała małe księstwo, założy klauzurowy zakon sióstr odzwiastowania. Wydaje mi się, że w pewnym sensie często zakony były dla kobiet wyjściem lepszym niż małżeństwo. No i to tyle na dzisiaj. Myślę, że w pewnym sensie musnęłam bardzo wiele tematów wyłącznie tutaj, ale chciałam po prostu opowiedzieć o tych kobietach w życiu Ludwika XI. I wydaje mi się, że była to niestety opowieść o szeregu smutnych tragedii. Do usłyszenia.